Dzień dobry po kolejnej nieplanowanej tym razem przerwie. Aż się zastanawiam, czy jeszcze umiem nagrywać. W każdym razie my dzień zaczynamy kawką. Tak, wypijam kawkę i postaram się coś dla Was przygotować, bo dawno nie było żadnego filmu takiego stacjonarnego. Odzywam się do Was, chociaż no naprawdę, tak jak rano siedziałam przy tej kawie, mówię do Kuby, kurczę, ja już chyba nie wiem, jak się nagrywa. Jednak człowiek się troszeczkę odzwyczaił, jeszcze wiecie, prawie że tydzień bez kontaktu z drugim człowiekiem, bo co się stało? Byłyśmy z jej Daluśką w szpitalu, bo nam wyszło coś tam na oskrzelach, nie zapalenie, ale coś tam guście, więc nas zamknęli. Ale wczoraj udało nam się wyjść, wczoraj, czyli w poniedziałek. I powiem Wam, że po prostu w domu wszystko jest milion razy lepsze. Łóżko jest lepsze, prysznic jest lepszy, kawa jest lepsza. Także bardzo się cieszę, że wróciłyśmy i mam nadzieję, że przez najbliższe lata nie będzie nam po drodze do szpitali. I co, ja się ogarniam, lecę szybko zrobić sobie make-up, bo chciałabym nagrać dzisiaj taką ala pogadankę, powiedzmy, może coś na zasadzie podsumowania tego pierwszego, nie semestru, kwartału, który minął. Jak to wyszło, co tam udało mi się zrealizować, co nie do końca. Myślę, że to będzie całkiem spoko rzecz. No a potem oczywiście bawimy się w ciągu dalszego dnia. Mam do pokazania parę rzeczy, będziemy się pewnie bawić trochę. Także tak. Matka się tu trochę ogarnęła, makijaż zrobiła i nagrała film. Także co, zaraz lecę na dół, bo Kuba chce wyjść jeszcze na dwór, coś tam podziałać, pokopać, porobić z działką. Cały czas mamy projekt działka. Ja potem się przejdę i skontroluję, jak roślinki moje się miewają, bo widzę, że tutaj mają raczej sucho, zakurzyły się też. Ale to potem ogarniemy. Wjeżdża druga kawka. Wjeżdża i ciacho resztka serniczka, trzeba go zjeść. Nawet wiecie co, za bardzo nie miałam możliwości się nim nacieszyć, więc ten kawałek jest dla mnie. Ten może Kuba weźmie do pracy. Ja już co nieco ogarnęłam, poprzemywałam, także wiecie, żeby nie było, że cały dzień się siedzi. Hej, cześć wszystkim. Ja odzywam się do Was z samochodu, tak jak widać. Wybrałam się z moimi dziewczynami na takie małe zakupy spożywcze, małe, nie małe, bo jak się okazało, trochę tych rzeczy do koszyka trafiło. Bardzo chciałam kupić sobie jakieś kwiaty cięte. Uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych dekoracji, jeśli chodzi o takie, wiecie, wiosenne dekorowanie domu. Zresztą nie tylko wiosenne, ale każdą porą roku, moim zdaniem, kwiaty wyglądają przepięknie. No i co? Lila już czeka pod domem. Ja teraz wyciągam Daluśkę, biorę zakupy i idziemy. Może uda nam się dzisiaj coś upiec, bo jakoś tak naszła mnie chęć na rogale z kawałkami czekolady, więc mam nadzieję, że Lila mi pomoże. Już tutaj macha na mnie. Więc ja idę. Także tak jak powiedziałam, zakupy duże i nieduże. W sumie mamy siatę. Kupiłam jeszcze ręcznik papierowy i dwa mleka, to znaczy mleko i napój owsiany. No i w sumie to by było tyle. Tutaj jest dużo jakichś tam drobiazgów, jakieś, wiecie, batoniki. Na truskawki się skusiłam. Mówię, no czemu nie? Wiecie, po długiej zimie człowiek jednak ma smaka na tego typu rzeczy. Jakieś o musy. Skórkę pomarańczową. I teraz tak, powiem Wam szczerze, że nawet się zastanawiałam, czy nie zrobić samej. To znaczy samodzielnie takiej skórki pomarańczowej, ale dowiedziałam się, że nie zawsze te skórki nadają się do jedzenia, więc jak mam teraz gdzieś biegać, szukać, kombinować, no sorry, ja wolę po prostu kupić gotową. Ja wiem, że najlepiej jest wszystko robić samemu, no ale sorry, no. No, u mnie to niekoniecznie przejdzie. Takie te jaja dla Lili. Jakiś ten papier toaletowy taki mokry. Tego typu rzeczy wzięłam. No i co? No, zawsze się tego nazbiera.
Kupiłam jeszcze coś takiego, miks kwiatów miododajnych, czyli takich, które bardzo lubią pszczoły. Myślę, że na dniach spróbujemy nawet, wiecie, w doniczkach zasadzić. I że coś nam z tego wyrośnie, bo tak, nie wiem, no coś nie do końca mam przekonanie do tych roślin z Biedronki, o ile te doniczkowe są ok, nie wszystkie, ale ok. Tak, te na dwór, na zewnątrz, no to już tak... Dobra, w końcu dało mi się zjeść obiad. Ale już planuję kolację. Dzisiaj chyba zjemy zieleninę, bo zielenina jest w lodówce, więc akurat, żeby ją zużyć, wzięłam poza tym halloumi. Więc przygotuję wszystko, jak wróci Kuba, to po prostu zaleję się to sosem i sobie jeszcze zjemy, tak myślę. A ja się zabieram za rogaliki, znalazłam przepis, sprawdzę go sobie. I w sumie po raz pierwszy spróbuję zrobić te rogaliki w tym robocie planetarnym, bo powiem Wam szczerze, że już mi się nie chce wygniatać. Także sprawdzę, spróbuję. Do tej pory jakoś tak bałam się trochę, bo jednak ciasto drożdżowe, powiem Wam szczerze, tak nieskromnie, że to jest coś, co mi wychodzi. Wydaje mi się, że naprawdę robię i dobre makowce, i chałki, i bułki, cynamonki, więc no, zwykle wolałam wyrobić ciacho ręcznie, no ale dzisiaj mam taki dzień, żeby się nie chce, poza tym co chwilę coś się dzieje, także no sprawdzę jak, o, ktoś tu biegnie. Jak, no, jak wyjdą zrobione w tym robocie. Tak to na razie wygląda. Zaraz pobełtam jajkiem i do piekarnika. Dzień dobry piątkowo. Czuję, że to będzie ciężki dzień, dlatego mam kawkę. Przygotowałam też rogaliki, które wczoraj piekłam i w sumie gdzieś popełniłam błąd, bo ciasto nie jest tak fajnie mięciutkie i albo za długo po prostu je piekłam tak te 5 minut, albo błędem było to, że dodałam margaryny zamiast masła, no ale wiecie, masło drogie, więc stwierdziłam, że wykorzystam margarynę. Więc albo tu jest błąd. Ogólnie nie są złe, są dobre, tylko że to ciasto nie jest takie delikatne, puszyste. Tej w ogóle, zobaczcie jakie mam towarzystwo, Skies, Psi Papu, nie wiem czy to jest jakaś pieczątka czy nie. No i tak pomyślałam, że w sumie niedużo zostało do świąt, no to może dzisiaj zbiorę się i zrobię ten mój projekt Do It Yourself z gazet, balona i takiego domowego kleju. A co tu się dzieje? Matka wymalowana. Nawet zobaczcie, usta są pomalowane, ale to wszystko dzięki temu, że został zniesiony nakaz noszenia maseczek, więc teraz bez szminki nie będę się ruszać z domu. Jedziemy, mam oczywiście mojego zawodowego szofera, a wybieramy się do miasta, ale do tego mniejszego miasta, czyli do Szczytna. Jedziemy i trochę na plac zabaw, żeby Lila zrobiła sobie ziół i jedziemy trochę, że tak powiem, się odchamić. Matka zrobi sobie szybki tour po sklepach. Ogólnie mam w planach zakup skarpetek, także wiecie, szalone, dzikie zakupy, no ale skarpetki ważna rzecz, szczególnie jeszcze teraz, kiedy nie jest tak ciepło, kiedy bez skarpet, no chodzić się po prostu nie da. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Wróciliśmy do domu i powiem wam, że ja pamiętam, że bardzo często tak jak jeździliśmy gdzieś do sklepu w tygodniu, to jak wracaliśmy już było ciemno, a tutaj ciągle widno, ciągle jasno, więc świetnie. Pokażę wam zakupy. Pojechałam po skarpetki, kupiłam skarpetki i jeszcze parę innych rzeczy. Podobało mi się w sumie parę takich drobiazgów do domu. Ale tak, no nie byłam do końca przekonana, więc stwierdziłam, że nie ma co brać, żeby to potem nie leżało, bo no nie wiem, jak się namyślę, albo uznam, że faktycznie coś nam się przyda, to żaden problem po prostu pojechać i kupić. A w drugą stronę już wiecie, no tak niekoniecznie jest fajnie. Wzięłam głównie takie rzeczy, powiedzmy, tekstylne, jakieś tam skarpetki, tego typu rzeczy, więc co pokazuję wam oczywiście, to moje zakupy. Wzięłam tak, talerzyk dla dziewczyn, takie puzzle były po piątce, piętnastki, stwierdziłam, że dla Lili będą spoko, w takim małym opakowaniu, nawet fajna rzecz, żeby wiecie, gdzieś tam zabrać. Opaskę jej wzięłam, w sumie Daluśka też bardzo ładnie wygląda. O, dla Dalusi wzięłam takie niechotki na cieplejsze dni, no bo w tych bucikach, które ona ma, no to już tak wiecie, na cieplejsze dni może nie do końca. Jakieś tam gacie wzięłam, wzięłam rajstopki, bo to jeszcze jest taka pogoda, że te rajstopki nie zaszkodzą. Takie wzięłam, dwie pary, mniejsze i większe. Dla siebie wzięłam jakieś takie randomowe gacie. Dla Lilianki po prostu nie mogłam się oprzeć, jak zobaczyłam ten wzór z atomówkami. Ja zawsze najbardziej lubiłam bajkę, więc wzięłam jej. I dla Lili ja zawsze biorę shorty w rozmiarze 80, gdzie 80 jest dla rocznych dzieci. No ale w pasie są dobre. I rajstopki dla młodszej. I jeszcze raz rajstopki dla młodszej. Tu mamy skarpetki raz. Skarpetki dwa, więc pięć par na razie nas będzie ratować. Wzięłam też takie kapelutki, takie same, dwa. Po prostu stwierdziłam też, że muszę. To, o, Dalusiu, zobaczcie, no na ciepłe dni dla księżniczek, jak znalazł. I tak patrzę, ramki, dwie, jedna większa, druga mniejsza. Bo też chciałabym po prostu tam na górze postawić nasze zdjęcie, wybrać jakieś takie fajne. Tutaj mam rachuneczek, wzięłam jeszcze kosz na śmieci, ale to już nie mam za bardzo jak wam tak tutaj tego pokazać. A, no i oczywiście najważniejsza rzecz. Jajka styropianowe, były takie trzy paki i funkielnówki, farbki. Więc już artystka tutaj działa. Właśnie, zanim przejdę do mojego projektu Do It Yourself, przy którym będzie mi potrzebna książka, to przypomniałam sobie, że nie pokazywałam wam książek, które zamówiłam parę dni temu. Kuba je odebrał z Lilą, oczywiście rozpakowali paczkę i pomyślałam, że wam pokażę, bo może coś tam was zainspiruje przy okazji Dnia Dziecka, który wiadomo powoli się zbliża. Albo, nie wiem, no jakaś tam okazja się, załóżmy, u was szykuje, więc chciałabym wam pokazać kilka książek. Moim zdaniem są naprawdę bardzo fajne. Ja zamawiałam je troszeczkę w ciemno. Przy niektórych sugerowałam się komentarzami. I wydaje mi się, że naprawdę zebrałam całkiem fajne pozycje, które przyjemnie się czyta i na które naprawdę bardzo przyjemnie się patrzy. Dobra, zaczynamy od tej Basia Franek i Zwierzaki. Bardzo fajna. Tutaj mamy... dialog pomiędzy rodzeństwem, gdzie właśnie mówią o zwierzętach, o tym, jakie dźwięki wydają. I na koniec jest bardzo fajna rzecz, czyli są pokazane różne zwierzęta i mamy zadanie, żeby właśnie powiedzieć, jak te zwierzęta się nazywają i oczywiście możemy też dodać, jakie dźwięki wydają, albo na przykład jak się zachowują. Hit, czyli oczywiście Maszka, Maszka i Niedźwiedź, cztery pory roku, czyli książeczka z okienkami. Tych okienek nie ma może jakoś tak szczególnie dużo, ale dla
małej fanki maszy będzie super. Ta mi się bardzo spodobała. Niepozorna, Pola mówi, lubię piec, wzięłam dwie z tej serii i ogólnie jest bardzo spoko, bo tutaj mamy, że Pola piecze babeczki. Krótkie zdania, bardzo proste, ale też można przy tym oczywiście dodać jakieś czynności. I po prostu hit, naprawdę cudowna książka. Rok w lesie, podobno z tej serii jest dużo książek. Zaczynamy od tego, że mamy wypisane zwierzątka, które można spotkać w naszym polskim lesie. I potem mamy 12 miesięcy. Jest w zasadzie to samo, bo na każdym miesiącu mamy tą samą scenkę, ale są pewne różnice, typu właśnie jak zima, no to wiadomo, że niedźwiedź śpi. Tutaj mamy czasem jakieś takie zagadki, typu gdzie łoś zgubił poroże. I tutaj pewne szczegóły nam się zmieniają i naprawdę tą książkę można analizować dziesiątki razy i za każdym razem pokazać coś innego, zauważyć coś innego, opowiedzieć o zwierzętach, o tym jak się one zachowują. Tutaj mamy i takie duże zwierzęta, mamy jakieś ryby, mamy płazy, ale mamy też robaczki, więc no jak dla mnie książka jest genialna. Zamówiłam jeszcze tak książkę, jak ja to nazywam, z zadankami, gdzie mamy naklejki, po prostu musimy, wiecie, wykonać jakieś tam zadanie. To były jakieś takie groszowe sprawy. Seria, którą bardzo lubimy, Krok po kroku. Tutaj mamy Mój przyjaciel zwierzak. Są różne rymowanki, obrazki. My mamy dużo książek z tej serii. Kochamy, sprzątamy, Mniam Mniam, Mój dzień, naprawdę i do doktora, sporo tego jest, bo to są takie fajne rymowanki, bardzo mądre, mnie się to podoba. Co widzisz w trawie? Też taka dla młodszych bym powiedziała i ta książeczka chyba będzie prezentem dla pewnego chłopca. Tu mamy książeczkę Spota, wiem, że Spot jest dosyć popularny, to też będzie prezent. Dlatego chciałam Wam pilnie pokazać te książeczki. Tosia i Julek bardzo mi się też podoba. Też już mamy jedną historyjkę odnośnie dzielenia się. Bardzo mądra, też tutaj mamy jakąś historię, możemy pewne rzeczy pokazywać. Ale też bardzo podoba mi się z tyłu komentarz od psychologa. Bardzo fajny był komentarz odnośnie tego dzielenia się, czyli że właśnie dzieci nie można zmuszać do dzielenia się. To nie jest wcale rzecz dobra. Tutaj też przeczytam właśnie odnośnie tego pójścia do przedszkola, także fajna taka książka i dla dzieci, i dla dorosłych. Jadzia Pętelka, nowość jak dla nas, ale też tak całkiem przypadła mi do gustu, bo też mamy takie bardzo szczegółowe rysunki, tekstu trochę jest, więc tutaj możemy też naprawdę bardzo fajnie się uczyć, czytać, rozwijać. Kicia Kocia i ta dla starszych dzieci. Tutaj mamy, to jest chyba w ogóle nowość, co zasiejemy w ogródku. No to już jest dla takich dzieci, które potrafią się skupić. My z Lilą czytałyśmy Zimę, Kicia Kocia w pociągu i Kicia Kocia mówi nie. Chyba tak. Więc no Lila daje radę. I wzięłam jeszcze Kicia Kocia na pikniku. Tak stwierdziłam, że będzie nam pasować do pory roku. Także to. No i jeszcze raz Pola mówi wszystkiego najlepszego. Tutaj nam się zbliżają urodziny, więc pomyślałam, że to będzie taka całkiem fajna historyjka pasująca po prostu, wiecie, do bieżących dni. Dzień dobry. Dzisiaj, choćby się waliło i paliło, ja ogarnę dla Was niedzielnego vloga, takiego daily vloga. Bo ostatnio moje nagrywanie wygląda tak, wstajemy, nagrywam kawkę, coś tam, a potem rzucam to w cholerę i tyle z mojego vlogowania wychodzi. W każdym razie tak, dzisiaj zaczynamy dzień od herbatki. Ja coś w ogóle nie mam ochoty na kawę, Kuba też nie, więc herbatka zrobiona. I co, zaraz trzeba będzie obrać jakiś plan działania, bo wstaliśmy wcześniej, zebraliśmy się na dół, więc fajnie by było ten fakt wykorzystać. Ja na pewno wstawiam pranko, bo wczoraj złapałam parę rzeczy. Mój cel to były t-shirty i powiem Wam szczerze, że bardzo ciężko jest znaleźć fajny, konkretny, porządny t-shirt. Także ja jestem nieco rozczarowana.
Ale znalazłam dwa, powiedzmy, że są takie w miarę okej, aczkolwiek to jeszcze nie jest to, czego szukałam. I zapraszam Was na nasze wiosenne śniadanko, czyli kanapki z zieleniną, z jajkiem, do tego jeszcze szczypiorek i ogórek. Czy ja Wam mówiłam, że trzeba działać, żeby nam dzień nie zleciał? Tak, jest 11. Kubuś zrobił mi kawkę, ja dopiero idę pod prysznic, także tyle wyszło z tych szalonych planów. No ale dobra, ja wskakuję, żeby wiecie, nie tracić kolejnych cennych minut. Tak myślę, że może dorzucimy kilka ramek nad schody, bo robimy tam naszą rodzinną fotogalerię. Muszę oczywiście zdjęcia powkładać. Także tak, no taki chyba będzie plan i zaraz rozwieszam pranko. Mam jakieś chyba 4 nowości, może 5 takich całkiem fajnych. Jak wyschnie, to spróbuję Wam pokazać, albo może nawet, nie wiem, zbiorę to wszystko na jakiś lumphol, zobaczymy, pomyślimy. W każdym razie tak, ja uciekam pod prysznic. Stało się. Nadszedł ten dzień, kiedy ogarniamy regał wstydu. I przy okazji zobaczcie, to jest zbiór moich książek, część przeczytanych, część nieprzeczytanych, od razu można zrobić selekcję, które zostają, które idą gdzieś w świat, bo i nagrałam ostatnio recenzję książek, więc będę mogła od razu zaktualizować Vinted. I posprawdzam przy okazji, czy na Skupshopie oferują jakieś w miarę przyzwoite ceny. Bo niestety przy kilku pojawiały się jakieś takie dosłownie groszowe pieniądze, nawet wiecie, poniżej złotówki, także no za taką kwotę, nie ukrywam, trochę szkoda jest mi sprzedawać. I'll keep my head up high through the downs and lows and where I'll go in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Gdzie mamy dalej? Książki już w miarę są ogarnięte, więc uzupełniam album. Pamiętam, że kiedyś zaczęłam, posegregowałam sobie, wiecie, na jakieś tam święta, jesień i tak dalej. Ale nie dokończyłam, więc dzisiaj w sumie, skoro wzięliśmy się za regałowe sprawy, to od razu to dokończę, powymieniam od razu zdjęcia w ramkach. Potem Kuba ma jeszcze nam wywiercić dziury, pozawieszamy wszystko i od razu będzie ładniej. Tak wiecie, takie wiosenne porządki można powiedzieć. Czy ja Wam mówiłam, że dzisiaj nagram świetnego vloga? I czy właśnie spędziliśmy jakieś ponad 3 godziny na pogotowiu. Tak, dokładnie, więc z mojego vloga dzisiejszego nie wyszło zbyt dużo. Ale co udało nam się zrobić? Udało nam się tutaj, o bardzo proszę, ogarnąć ten regał. Wydaje mi się, że jest fajnie. Dzień się jeszcze nie kończy, więc coś tam może uda się w międzyczasie ogarnąć. I w ogóle nie pochwaliłam Wam się. Na afrygańskiej grupie dałam ogłoszenie, że oddam kilka kwiatków, przy których po prostu nie chce mi się chodzić, a nasza współpraca nie układa się zbyt wybitnie, więc stwierdziłam, że niech sobie lecą w dobre ręce i dostaliśmy w zamian ptasie mleczko, także moim zdaniem super deal. Co jeszcze? Zdjęcia bym chciała powkładać do tych większych ramek, bo mamy dużo przepięknych zdjęć, między innymi to ze ślubu. Dziur wprawdzie dzisiaj Kuba już chyba nam nie wywierci, ale wiecie, zdjęcia po prostu będą przygotowane na jakiś lepszy czas. I teraz tak patrzę, bo mamy tą taką ala makramę na roślinki i co ja tutaj mogłabym włożyć? Bo tutaj było jedno epi, drugie mam w takiej dosyć dużej doniczce, więc no nie wejdzie tu.
No ale pomyślimy, coś na pewno się tutaj znajdzie i mamy jeszcze drugą taką zawieszkę, tylko że w beżowym kolorze i wydaje mi się, że do tego beżowego trafi hedera. Także myślę, że to po prostu wrzucę do tego beżowego, akurat będzie ładnie pasować. I co? Powinnam chyba popodlewać te rośliny. Więc zjemy i zaraz po prostu zrobię szybką rundkę, popodlewam je trochę. A na obiad, bo nie było kiedy przygotować naszego gulaszu, mamy hamburgerkę, smaczka, z kuponów.